2 maja wspominamy świętego Antonina Pierozzi, zakonnika i biskupa. Antonin miał 15 lat, gdy chciał spełnić swoje wielkie pragnienie, zgłaszając się do zakonu dominikańskiego. Mimo że usilnie prosił, nie przyjęto go do zakonu nie tylko ze względu na to, że był za młody, ale też dlatego, że był wyjątkowo mały i wydawało się, że nie cieszy się dobrym zdrowiem. Odesłano go i dano iskierkę nadziei, mówiąc, że zostanie przyjęty za rok, jeżeli będzie znał na pamięć kodeks prawa kanonicznego i przez ten rok nie będzie jadł mięsa. Antonin spełnił te warunki. Gdy zgłosił się po roku, zadziwiał zakonników znajomością przepisów prawnych. Od początku życia zakonnego wyróżniał się wielką pobożnością i gorliwością. Jednak nie tylko się modlił, ale znany był też z wielkiej serdeczności okazywanej współbraciom i ludziom świeckim, z którymi się spotykał. Z czasem mówiono o nim Antonin Doradca, gdyż potrafił udzielać dobrych rad tym, którzy zwracali się do niego z problemami. Nie dawał pouczeń czy poleceń, ale cierpliwie słuchał i pomagał, by sam zainteresowany odnalazł właściwy sposób rozwiązania problemu. Jedną z jego wielkich cech było to, że dbał o to, by zakonnicy obdarzeni wielkimi talentami mogli je rozwijać. O jego wielkoduszności świadczy też to, że osobiście zajął się przygotowaniem do życia zakonnego i przyjęcia święceń kapłańskich Antoniego Nejrotti, późniejszego męczennika i błogosławionego. Antoni Nejrotti miał trudny charakter, był niesforny i uważano, że nie nadaje się do życia zakonnego. Ale ojciec Antonin Pierozzi w tym młodym, zuchwałym człowieku widział dobro, zaufał mu i udzielił święceń kapłańskich. Dzięki staraniom ojca Antonina, dominikański klasztor we Florencji stał się jednym z ważniejszych ośrodków kultury odrodzenia we Włoszech. Klasztor świętego Marka we Florencji stanowił wówczas centrum kultury arabskiej w całych Włoszech. W jego murach otwarto pierwszą w Europie publiczną bibliotekę, z której mogli korzystać nie tylko zakonnicy, ale też świeccy. Zawierała cenne dzieła pisane w języku łacińskim, greckim, hebrajskim i arabskim. Uczono tam też języka arabskiego. Ojciec Antonin Pierozzi był następnie przełożonym w kilku klasztorach dominikańskich, wszędzie dawał przykład gorliwości zakonnej. Mimo że długo się opierał, został biskupem Florencji. Jako biskup był bardzo roztropny w rządzeniu diecezją, pobożny, miłosierny, powoływał różne stowarzyszenia dobroczynne i troszczył się o kapłanów. Gdy jeden z księży skarżył się, że ma tak dużo obowiązków, że nie ma czasu na modlitwę, zachęcał go, by każdego dnia znalazł czas na osobistą modlitwę. Antonin zmarł 2 maja 1459 roku w wieku 70 lat. Zmarł w Wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego pogrzeb odbył się dopiero po 8 dniach, ponieważ papież Pius II pragnął osobiście przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym. Antonina Pierozzi kanonizował papież Adrian VI w 1523 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Antonina biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam miło.